Cześć, witajcie, jestem troszkę w język mi się plącze. Witajcie w kolejnym odcinku z gry Assassin's Creed Syndicate na naszym kanale Content Quest za przygodę. I dzisiaj zaczynamy ósmą sekwencję DNA, jakby robimy ją przed siódmą, bo powinniśmy teraz zrobić siódmą, ale ona jest dostępna w sumie od połowy gry, od czwartej sekwencji mogę ją rozpocząć. Jakby miałem możliwość wybrania tego, czy tam nawet i od trzeciej. Wybrałem to w końcu i zobaczymy, co z tego wyniknie. Tam. Uzupełnijmy magazyny. I co, ruszamy na misji. Zobaczymy, co z tego wyniknie. A, złodzieja chciałem już biec, ale nie zdążyłem troszkę. Dobra, dajesz, szybciej. Eevee, szybciej. Bo to jest ostatnia chwila, gdzie gramy Eevee w tym momencie, bo widzę, że to jest misja Jacoba, więc... No niestety... No... No. Niestety będzie sobie robić taką ci przerwę, chociaż nie wiem, czy też tego nie zrobię, żeby znowu nie robić speedruna, jak ostatnio 8 odcinków pod rząd oczyszczenia tej strefy. Nie wiem, czy nie zrobię po tej sekwencji, w sensie, źle mówię, zrobić tak pół na pół, trochę tego, trochę tamtego, no ogarniacie, o co mi chodzi w miarę. Albo wejście będzie u góry, albo wejście będzie od dołu. Chyba wejście będzie od dołu, jak na moje. Od drugiej strony jest wejście, tak widzę, po zakrzywieniu budynku. Chyba. Pierwszy raz kurek widzę w tej grze. Dziwnie. To może jednak od przodu. Nam. Zaczynamy misję. I wchodzimy na Jacoba. Better check. Zanim to ogarniemy, ogarnimy sobie ekwipunek, bo on to troszeczkę jest niedorobiony, tak to można nazwać w sumie. Defense 2. Bierzemy Defense 3. Bierzemy Fist Strike. Bierzemy Assassin Steps. Jakby w sumie tych perków i nie mogę wziąć, to trochę słabo, bo bym... Szczerze, kameleon jest zajebisty, to jest chyba najlepszy perk w całej grze. Jakby on nie daje aż tak dużo, ale jednocześnie daje w cholerę. Bo jestem po prostu niewidzialny, jak stoję w miejscu, czy na przykład przeniesieniu dzwonów, czy takich podobnych, jestem chwilowo niewidzialny. A to daje dużo. Uwierzcie mi, to daje. 9 poziom, 8. Właśnie ten pas 9 poziomu. Outfit zostawmy, kolory w sumie zmienimy, bo czemu nie? Mamy ten. Firearms. Przydałoby się broń zamienić. Model 3 bierzemy. No i z głównych broni tego Kane'a. A nie, mam już wybranego tego Kane'a. Okej. Okay. To w sumie mało ważne. To jesteśmy gotowi. Chciałem właśnie powiedzieć, że liczę na to, że Jacob ma więcej amunicji tym podobnych. Że w sensie więcej amunicji, że ma pełny ekwipunek. Pogadaj z Dormanem. W ogóle mnie rozwalają czasem. Assassin's Creed Syndicate. Rozwalają mnie czasem te na przykład nazwiska, jak jest Glassman, Pinkman, White, Grey. Mr. Roth. Weapons? No, thank you. I've got my own. You should be on the stage, sir. This way.
goście przynajmniej w końcu po naszej stronie. Ej, w końcu raz jest nam wygodniej coś zrobić. Guest has arrived. Come, sit. I've had my eye on you for some time. I find your heroics in battling the great Crawford Starrick quite magnificent. I've been picking off your soldiers one by one. Doesn't that make you angry? On the contrary, surprise is a spice of life. Now, Mr. Starrick, that's a different story. I'm drowning in directives, all terribly boring. Let's say we work together and bring him down. I'm not so sure about that. My friend, if I fail to provide you with the chance to cause Starrick some pain, well, you can charge into this theater and kill me yourself. But do you get out of all this? The chance to have a little fun with the bravest man in London. You have a deal. Z tego co powiedział, jak zabiję tamtego, to mogę przyjść do niego i go zabić bez problemu. Serio. Pierwszy z tego gościa widzę na oczy, ale on naszą historię zna, on jest chyba związany z ropem. No, no właśnie. There's a train parked inside Sankos. Then I have to do away with Starrick's merchandise, leaving chaos in my wake. Why not, JJ? Why not? As we speak, the up train is headed towards us. That may help you enter the station unseen. As long as it remains on the tracks. I'd say good luck, but you don't need it. I shall make certain any reinforcements from Starrick are kept away from the station. Ty jesteś, jeszcze mi się nie odznaczyło. Albo może go znajdę w databazie. Encyklopedia. Ludzie. W wrogach pewnie będzie. Nie ma go w wrogach. Inni ludzie? Nie. Też go nie ma jak na razie, a może jeszcze będzie. Nie, no nie ma go. Thank you.
Też cię widzę. O, wiesz, nie jesteś jeszcze tak chcę. Póki kumpeli nie zauważyłaś. Boże, chujowe te noże, ty masz tutaj kopyty jeszcze mało. O, zniszcz wszystkie podpalając je. Dobra, jak dobrze trafię, to idzie ich te pozabijać. Chyba to trzeba zrobić w takim razie wielki rozpierdol, jak mam wszystkich tu powybijać normalnie. W ogóle, czy to jest na tym terenie? Tak, tylko nie dalsza część. Tylko jeszcze, żeś nie trafił, to macie dwóch. Idę wam to zajmie się takie bicie. Ty znowu idziesz, jak przed chwilą nie szedłeś. Może się tylko obróciłeś. Someday, you blighters will understand that I'm doing this for your own good. A w najgodniej zrozumieją. O, ty w końcu chodzisz. Przy okazji ciebie wyłączę. Mimo absolutnie cię nie potrzebuję.
Gdyby nie to, że muszę je tak ignite, to już bym dawno to zrobił, tak szczerze. Kabum. Kabum. Now to find somebody to drive this hunk of metal. W takim razie jeszcze bym się tych dwóch pozbył. Didn't go as planned. Better find someone else. Zdechło się od takiego kurwa małego upadku. To jest aż minimalnie przykre. Dumnie się debile jakieś krzyczą za oknem. Niestety w tym momencie nie zamknę okna. Ej. Biednemu to zawsze wiatr oczy i chuj w dupę. Kurwa, druga w nocy, a te debile drumry. So kind as to get up some steam.
end it. Starrick will be on his knees in no time. My hat is off to you. Apologies, I must run. Do come see me again. Dziwny gościu. Ja jestem pewien, że my jeszcze będziemy musieli go zabić, bez, tak szczerze, ale poczekamy, zobaczymy. To by było na to. Ja byłem Rich Konecz. Powiedzmy się już w kolejnym odcinku z Grid Syndicate. Pa!